No i spójrzcie, ile prawdziwasów stało. Kurde, a dobrze, że wziąłem się za zbieranie, bo tych dwóch, co się wołało, no to jakieś może 3-4 minuty i przyszli na tą miejscówkę. No ale widzieli, że ja zbieram. Nawet nie zatrzymywali się, odeszli. Ale było ich tam. Nawet podeszłem na to miejsce, gdzie oni wyszli na mnie. Wiecie, że jeszcze, kurde, oni mieli pod nogami. Nawet chyba nie zauważyli. Wszystko młode. Parę wziąłem takich, tych starszych, ale same łebki patrzyłem, które tam jeszcze będą się nadawały do tego, do suszenia. No to parę tych większych poukręcałem nóżki, bo już i tak nie było gdzie, kurde, ładować tego. No i masakra, kurde. Tak prawdziweczki wysypały. I to dużo, dużo jest młodych. No szkoda, że tego noża zapomniałem. Kurde, tak z pośpiechu został z tamtymi grzybami na stole. No ja będę miał dzisiaj, kurde, roboty. Oj, oj, oj. Z nimi posiedzę, kurde, kupę czasu. No ale nic, w międzyczasie filmiki będę wrzucał, a ja będę sobie te grzybki obierał. Ale no to już dzisiaj jest który? Kurde, piąty filmik dzisiaj, bo trzy tam koło domu. No i tu jeden z tego miejsca. No ale to wam pokazałem tylko naprawdę małą część, co stała. Tam dalej już było naprawdę, kurde, dużo. I całe szczęście, że jakoś, kurde, zdążyłem przed nimi. No, ale oni też mieli trochę nazbierane. Tam jeden miał w reklamówce, a drugi we wiadrze. No to z daleka było widać, że też mają tam gdzieś po połowie. No i po drodze. Jak nigdy po drodze jeszcze nawet znalazłem kilka. Gdzie po drodze, to ja rzadko kiedy, kurde, nawet się nie rozglądałem, bo tylko na miejscówkach stały. A teraz już widzę, że pokazują się powoli wszędzie. Ale i ludzi nie brakuje, bo dużo korzeni leży. Weszły tam te dwie moje miejscówki. No to na jednej tam wykoszone było. Dwa tylko znalazłem. A reszta to wszystko z tej, co wam filmowałem. No i po drodze parę tam trafiłem, zanim doszedłem do miejscówki. No kurde, naprawdę. Tu już ten koszyk ciężko było nieść, bo nie było jak złapać. Musiałem za samą tą końcówkę trzymać. A jest co nieść. Także prawdziwasy od nowa ruszyły. No i warto się wybrać. Akurat teraz weekend jest, to no ja nie będę miał czasu jednak. Przyjeżdżają do mnie tam na grilla rodzinka, no i chyba, że koło domu wyskoczę, żeby im zrobić śmietanie. Ale tu już nie będę przyjeżdżał na te weekendowe dni. Chociaż tu natargałby szybko. Tam koło mnie to nie wiadomo. No pięknie naprawdę. Dużo młodych jest takich. No octu. No, zobaczymy jak to tam z ich zdrowiem będzie. Ale no, nawet te większe ukręcałem same łebki. No, szkoda mi było miejsca. No to niektóre i te duże były zdrowe. Całkowicie. Kurde, łebek aż
Zdrowiutki jak ryc, jak to się mówi. No nic, trzeba teraz pędzić na zakupy i brać się, kurde, do roboty.